Jedyna niepowtarzalna okazja? Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie Whiplasha, czyli samochód, który mogliśmy odblokować za wyzwania w Fortnite. Mówię, że mogliśmy, ponieważ wyzwania te były do 3 grudnia, a jako, że ja się turbo pierdzielam, to raczej już nie są dostępne. Tak, w ramach rekompensaty wrzuciłem szybkiego shortsa na kanał. Nie wiem, czy ktoś zobaczył go, czy nie, ale żeby nic nie było, to tak jest. Co do edycji tego samochodu, to może wyłączę w sumie Bakesa. Tak więc, jak już tu jesteśmy, to co do edycji tego samochodu, możemy tutaj użyć każde malowanie, kolory też każde, kółka możemy zamontować również każde. Natomiast o ile sam samochód mi się wizualnie podoba, to koła w nim wyglądają jakoś na takie śmieszne i małe, i przez co mi się za bardzo nie podobają praktycznie żadne. No ale cóż, może tylko to jest moja opinia. Dobra, zobaczmy dźwięk silnika, bo to jedyna rzecz, co tutaj jest niestandardowa. No ale w sumie dźwięk tego silnika jest całkiem standardowy. Może dzisiaj nieco szybciej niż zwykle, zobaczmy sobie, jak wygląda hitbox tego auta. Samochód ten używa hitbox breakouta i jak widzimy, jest całkiem git odwzorowany, tutaj naprawdę mało wystaje. Ale te kółka, co tutaj są w tym samochodzie, są naprawdę drastycznie mniejsze od tego, co jest tak jakby prawdziwy hitbox. No ale myślę, że nie ma co przedłużać, lecimy do testowania samochodu. No i okej, standardowo zaczynamy od casuali. Myślę, że te takie trzy typowe zagrania, no to będą standardowe, czyli double reset, Cooksir pinch, czy tam po prostu i jakikolwiek pinch, no i jakiś musty flick, żeby tutaj nie kombinować, żeby to było podlegane pod testy, ale postaram się też polatać na jakieś dodatkowe strzały, może coś jeszcze siądzie. I od razu powiem, że ogólnie to ostatnio, nie wiem, czy też tak macie, jeżeli gracie na PC w ogóle, ostatnio nie używałem Bakes moda, teraz go włączyłem ze względu na to, żeby przynajmniej te hitboxy pokazać na filmie. No to już zostawiłem, oczywiście nie będę go wyłączał, ale mam ostatnio jakieś placebo, że lepiej gra mi działa bez Bakesa po prostu, i nie wiem, czy też macie czasami takie odczucia. Wiem, że dużo osób czasami na to narzeka, ten ziomek po prostu lata zdobywać bramki jak szalony i no, jak widzimy, świetnie mu idzie. Ogólnie to, jak widzicie, mamy tutaj już 1700 ponad MMR-a na casualach, więc ci ludzie, nawet o ile nie są tak naprawdę, no dobra, nie są to tak mocni ludzie jak na rankedach, więc teoretycznie jakbym tryhardował, to nie powinno być z nimi problemu, ale oni tak jakby bardzo chase'ują, tutaj się wywaliłem, bardzo chase'ują i naprawdę już dosyć szybko latają, przez co ciężko będzie robić te klipy, no ale przynajmniej będzie jakieś wyzwanie na filmie. Ostatnio myślałem, też możecie dać znać, czy nie wolelibyście, żebym to w ogóle już robił na rankedach, bo tutaj już w sumie ten poziom zawodników jest naprawdę podobny, jedynie jest taka różnica, że swobodnie mogę na to latać, no bo na casualu to tak naprawdę, no mi to lot, to czy wygram, czy przegram, szczerze, bez różnicy. Próba tutaj ground pincha, nawet nie taka tragiczna, na poza tym żebraniu. Okej, okay. Chyba jest szansa na jakiegoś Cooksir pincha. Bang, nie będzie to w bramę. Tak też od razu się przyznam, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz używałem auto z hitboxem breakouta. Ogólnie nigdy mi się ten hitbox nie podobał, zawsze jakoś, nie wiem, miałem problemy z precyzyjnymi strzałami. O tyle, jak sobie chwilę pojeździłem tym autem, to nie wiem, przyjemne się całkiem wydaje, przynajmniej do robienia różnych flików czy tam aeriali. Okej, okay, może zdążymy. Strzelmy może, nie wiem co. Ground pincha. A i znowu, nie no, jest bramka, to zaliczone chyba. Nie no, takie, nie zaliczę sobie tego jako pincha raczej. Może teraz będzie szansa na lepszego. Bang! Ej, ten był naprawdę dużo lepszy. Ile to leciało ze 150? 155 na godzinę, jak widzimy. No, elegancko poprawiony tutaj ground pinch. I tego już mogę zaliczyć, ten już może być zaliczony. To co, double reset i musty flick jeszcze, czyli chyba te dwie rzeczy, co zwykle mi lepiej wychodzą niż pincze. Okej, okay, mamy szansę na ceiling shota musty flicka. Chyba, że on naprawdę szybko skoczy. Tylko, nie, najgorsze jest to, że mógłbym mieć opena i po prostu mu władować bramę. On wie, że my latamy na klipy, więc tak jakby lecenie na to, nawet jeżeli by uważał, że to jest najlepsza metoda na obronę, no to w tym wypadku to nie ma znaczenia, no bo ja nie lecę na strzelenie bramki. A przez to, no, ciężko nam zrobić to zagranie, co chcę. Dobra, mamy wolną ściankę. Może być okazja do, nie wiem, strzelenia z... Blaskacza zaraz. Nie, zaraz mu po prostu właduje te trzy bramki, czy tam cztery. Serio, chyba skomplikuje po prostu ten mecz, bo mnie wnerwił ten gostek. I wyszedł jeszcze, ale bym mu, nie wiem, piciu piciu strzelił, nie wiem, co ja gadam w ogóle. Dobra, nie ma przeciwnika, jest chwila na strzelenie jakiegoś super zagrania. Dobra,
Czemu ta piłka się unosi? Co jest z nią nie tak? Już wylądowała. Chyba grze się pomylił tryb z jakimiś hubsami. Ale okej, lecimy. Dalej do odkoczenia z double reset i dalej do odkoczenia jest musty flick. Okej, jest trochę miejsca. Nie no, nie ma miejsca, bo tutaj ludzie podjeżdżają tak, że jeden flick im strzeli bramkę. Ale akurat ten flick, którego ja chcę wykonać, nie. Bo on trwa godzinę. Chodzi mi oczywiście o jakiegoś musty albo breezy flicka. Okej. Podjedźmy sobie. Odbijmy od ziemi. Nie trafię tego, ale go sfejkuję przynajmniej. I mamy teraz prawdopodobnie darmową prawą ściankę. Nie wiem, czy się boostnął czas respi. O, zrespił się. Co, double reset? Jedyna niepowtarzalna okazja? Double reset musty flick? Ej, czy ja połączyłem właśnie dwa brakujące zagrania i teraz możemy lecieć na cokolwiek mi się podoba? Spróbujemy strzelić jeszcze po prostu jakieś ładne bramki, ale te takie domyślne mamy tkaczone. No ogólnie tak jak mówiłem, do takiego latania oraz flickowania całkiem git mi się ten samochód wydaje. Zróbmy tutaj... Aha, dobra, nieważne. Dobra, jakiś jeszcze musty flick do dubla? Nie, no naprawdę fliki? Przez to, że to auto jest takie podłużne, tutaj siedzą naprawdę fajnie, takie czyste są. Zobaczcie, no z całej siły, to no może nie wyglądało to jakoś gigapotwornie mocno, ale czuję taką potęgę w tych zagraniach typu fliki. Ogólnie chciałem przez chwilę powiedzieć, że nie wiem, lepiej mi się gra tym autem niż samym breakoutem, ale po sekundzie sobie zdałem sprawę, że nie pamiętam, kiedy ja w ogóle testowałem breakouta, więc tak jakby mogłaby być to głupota. Ale na pewno mogę powiedzieć, że na ten moment spoko się gra tym samochodem. Okej, z lewej ścianki raczej nie wyjdzie, ale spróbujmy Sonic Pincha. O! Dobra, nie wejdzie. Albo wejdzie jednak, ale to nie wiem, czy nawet był pinch, czy tutaj po prostu piłka poleciała. Wydaje mi się, że mogła po prostu nie polecieć, zobaczmy. No nie wiem, ciężko mi ocenić nawet tą powtórcę. W każdym razie nie było to potężne. Okej. I tutaj jakaś bramka, prawdopodobnie na 5-1 i może typek wyjdzie. Nie, naprawdę przyjemnie mi się gra tym autem. No, spróbujmy jakiegoś R-trybla, może do reseta. Nie mam za bardzo boosta, no i niestety nie ma przez to bramki. Ale przeciwnik za to jaka solidna kontra. Czy zdąży skontrować? Nie, nie zdąży. No i dobra, chodźmy na te rankedy, bo jakoś nie wiem, nie jestem ostatnio fanem casuali. No i okej, gram na pierwszego przeciwnika i zarazem chyba ostatniego na rankedzie, nie wiem co ja gadam. Shuffleverse. Ogólnie to ostatnio sobie tak w sumie, jak gram te rankedy one-on-one, to latam głównie na klipy, czy tam na mechaniczne rzeczy. Więc tutaj możemy jeszcze założyć, że jakaś niezła bramka może paść. Tutaj spoko interwencja. Ale także staram się trochę sprogresować mechanicznie, więc jakby nie gram żadnych casuali na co dzień, ale tutaj myślę, że można sobie potryhardować jakieś spoko zagrywki, typu tutaj do dubla. O, właśnie coś takiego i coraz lepiej mi to zawsze wychodzi. Akurat ta próba to bardziej przeciwnik się nie spodziewał, bo nie była jakaś idealnie wykonana. No ale myślę, że warto sobie tak czasami zrobić, że nie tylko pod tryhard pograć, ale też pod właśnie jakieś mechaniczne zagrania, żeby trochę zimprowować w gierce i się polepszyć. Okej. Może zdążę go kopnąć, ale idealnie kopnięty i jeszcze piłka zagrana, także idealnie do boku ze mną z boostem. I 3-0 raczej będzie. Chyba, że nie trafię. Dobra, trafiłem. A no i przy okazji, bo widzę, że ja używam cały czas polskiej flagi. Ogólnie myślałem, że do 7 grudnia będzie trwał ten event Fanclash. Nie wiem dlaczego, tak jakoś mi się wydawało. Ale widziałem dzisiaj już na Twitterze, że były wyniki. Dla was to pewnie już, nie wiem, kilka dni temu były te wyniki. I ku zaskoczeniu wszystkich wygrała... Chyba Finlandia? Wydaje mi się, że Finlandia wygrała. Polska zajęła 32 lokatę, więc no mogło być zdecydowanie lepiej, ale... No cóż, może następnym razem pójdzie lepiej. Tutaj jakiś fake, zagrajmy sobie do lewej. A wiecie co, zamiast opena polećmy tutaj na ceiling shota. To może być nie słabe, ale jednak strzelamy i tak gola. Ale myślałem, że będzie słaby pod tym kątem, że nie miałem za bardzo kontroli nad piłką w powietrzu. I wydawało mi się, że ziemek będzie w stanie bardzo łatwo obronić, ale chyba nie wiem, jakiejś piku farmy to on nie ma. Tutaj, no, przebije na slow 50. Okej, polećmy sobie na jakiegoś, nie wiem, ceiling shota. Niech będzie fajny setup. I tutaj musty flick na zakończenie. No i ładnie, 5-1. Tak mniej więcej ostatnio staram się właśnie na takie strzały latać na rankedach. No i nie udało mi się go bumpnąć. Nie wiem czemu zaufałem tak w 100%, że go kopnę. Już nie leciałem potem na piłkę. Oj, to się może źle skończyć. Chyba, że... No nie, no jednak 5-3.
A, polećmy na coś szalonego może. Jakiś reset, to drybla. Tutaj może 50. Dobra, nie byłem, gdzie tutaj 50. Proszę, zrespił się, buście. Dobra, zrespił się. Więc raczej z tego wyjdziemy cała. Albo nawet strzelimy bramkę, jeżeli słabo, to zrobi Gostek. Nie wiem, zagrał sobie fajnie do boku. Jeżeli tego nie ogarnie... O, podał nam piłkę, więc jest i 6-3. Wydaje mi się, że ostatnio mi podał, jak robiłem tutaj fejka. Ja nie wiem, czy ostatnio podał, ale teraz podał. Zabierzemy sobie boosta. A, zbierzmy tutaj setę dla pewności. Możemy zagrać znowu do lewej. Sobie przydryblujmy. Tutaj taka podbitka, fliczek. I mamy prawdopodobnie, jak nic nie zepsuje. Tak jest, 7-3. No i co, przeciwnik się poddał, a ja muszę naprawdę pozytywnie ocenić ten samochód. No i dobra, żeby go jakoś finalnie tutaj podsumować, to jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo po pierwsze, ten samochód moim zdaniem wygląda całkiem przyzwoicie. Nawet mi się podoba, zarówno z przodu, jak i z tyłu, jest taki ciekawy i pasuje do gierki. Po drugie, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz wyszedł samochód, co nie miał hitboxa, czy to Octane'a, czy to do minusa, czyli po prostu miał jakiś bardziej unikatowy hitbox. Tutaj występuje hitbox Breakouta, który pasuje do tego samochodu i który pomimo tego, że nigdy nim nie grałem praktycznie, nigdy nie używałem Breakouta, to naprawdę bardzo fajnie się sprawuje, jest bardzo przyjemny i naprawdę mam ochotę pograć więcej tym samochodem. Niezależnie od tego, czy to zrobię, czy nie, to naprawdę myślę, że jest to samochód warty spróbowania. Ja tutaj muszę was przeprosić, że ten odcinek jest jak już nie można go pewnie odblokować, ale no nie wiem, ostatnio jakoś nie miałem weny, żeby ponagrywać te filmy, no ale z drugiej strony też warto śledzić moje shortsy, nie wiem, czy będę je więcej wstawiał, nie wiem, czy też będę stawiał TikToki, tak jak ostatnio. Możliwe, że będę się starał publikować zarówno shortsy, jak i TikToki z jakiejś nowości w Rokecie, żeby tak jakby... żebyście po prostu mieli czas wszystko odblokować. Ja już nie będę przedłużał, zapraszam was do zostawienia suba i lajka. No i to by było na tyle. Miłego dnia. Elo, elo.